Rolnictwo na Ukrainie jest w rękach kilku oligarchów. Są to Rosjanie, Amerykanie, Duńczycy, Holendrzy, Hiszpanie, Niemcy i kilku faktycznych Ukraińców. Tymczasem polski ambasador przy Unii Europejskiej, Andrzej Sadoś, poinformował ostatnio o różnicach pomiędzy polską a ukraińską produkcją rolną. Chcecie wiedzieć, jaka to jest różnica? Na Ukrainie ponad 70% gruntów należy do ogromnych gospodarstw rolnych, które dominują w produkcji. Są to korporacje zagraniczne, a nie tam jacyś ukraińscy chłopi. Mają one często po pół miliona hektarów. Wiecie, ile to jest pół miliona hektarów? Pierwsze 9 z 10 największych firm, które kontrolują grunty rolne na Ukrainie, są zarejestrowane poza tym krajem. Co oznacza, że podatek od ich przychodów płacony jest zupełnie gdzie indziej. Zobaczcie. Kernel Holding Luksemburg. Ukrland Farming, Cypr. MHP, Cypr. TNA Corporate Solution, USA. NCH Capital, USA. Astarta Holding, Holandia. Industrial Milk Company, Luksemburg. Agroton Public Limited, Cypr. I na koniec Nibulon, Ukraina. Najmniejszy. I oto. Idzie, my się, pysie, gra. Czuwaj.